Ja się bardzo odnajduję w tym człowieku, o którym dzisiaj Ewangelia nam mówi. Dostrzegam w sobie takie rozwarstwienie, to znaczy mam taką warstwę wielkiej gorliwości. W różnych sprawach, do których się zapalam, pragnę tego. Ale też napotykam w sobie taką warstwę oporu, który rodzi się, kiedy sobie uświadamiam, jak długa to jest droga. Jak wiele we mnie potrzebuje rzeczy być zmienionych, żeby to, czego pragnę, mogło się dokonać. Myślę, że wielu z nas właśnie nosi w sobie taką gorliwość i pragnienie, a zarazem jakiś głęboki opór, którego sobie nie zdajemy sprawy, który się ujawnia w kluczowych momentach. To jest ważne, że Jezus, widząc to w tym człowieku, nie potępia go, tylko patrzy na niego z wielką miłością. I ta miłość Jezusa, myślę, że ma moc właśnie scalać to, co jest tak rozwarstwione.